Daniela była jeszcze w szkole, była w przedostatniej klasie, nie w ostatniej klasie, miała 15 lat i wyjeżdżała bardzo niechętnie. To tak się zdaje Ameryka, Ameryka, ale nie każdy ma ten stosunek do tego, bo ona zresztą no akurat miała bardzo, bardzo dobre stosunki ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, koleżankami. Zresztą nawet pierwsze uczucia wchodziły w grę. Także ten wyjazd był dla niej dramatyczny. Ja pamiętam, jak myśmy mieszkali w tym hotelu, który był przydzielony dla uczestników seminarium częściowo. Pamiętam, mieliśmy bardzo dobre studio, takie dwu-i-pół-pokojowe, z kuchnią luksusowe. I ona spała w drugim pokoju i bardzo często na początku słyszałam, jak płacze nocą. Także bardzo się ciężko przystosowywała. I ja już nawet był taki moment, że myślałam, że może ją odesłać do Polski, bo tego nie można wytrzymać. To było straszne. Jednak się w końcu przyzwyczaiła, chociaż zawsze miała za złe, że szkoła amerykańska jest gorsza od polskiej. Co może mnie równie pocieszyć, jak i zasmucić, bo o szkole polskiej też mam różne wyobrażenia, ale był okres taki, kiedy te szkoły były rzeczywiście świetne. Więc też szkołę skończyła, budziła wśród tych profesorów nawet takie zmieszanie, bo kiedy dochodziło do współczesnej, czy literatury amerykańskiej, to ona była fantastycznie odczytana, ponieważ w domu rodzice mieli tę całą literaturę Faulknera, Hemingwaya, coś, i oni właściwie patrzyli, co to jest za dziwny stwór, który siedzi gdzieś tam daleko, nie wiadomo, w piwidówce i zna te... Także to było na jej korzyść. Potem przenieśliśmy się, no jeszcze nie dosyć, więc uczęszczaliśmy na seminarium. Było to seminarium, w którym zawarliśmy także różne znajomości międzynarodowe, które nawet częściowo przetrwały. Ale kiedy minął nam okres stypendium, ciągle jeszcze mieliśmy zamiar być w Ameryce, ponieważ w Polsce niewiele się zmieniło. Otrzymaliśmy takie zaproszenie do Drake University, który jest obok Iowa, obok, no 50 mil może. Takie miasteczko, nic szczególnego, ale z uniwersytetem prywatnym, gdzie zaproszono Artura na wykłady. On prowadził wykłady poezja europejska, koniec XIX i początek XX wieku. Natomiast mnie zaproszono na tak zwany writing program. No to dopiero ja się drapałam w głowę, co ja mam tam robić, bo oczywiście nie było mowy, żebym ja ich uczyła pisania po angielsku, dlatego że sama piszę albo nie piszę, różnie bywa. Ale obmyślałam się taki, miałam taki pomysł, że ponieważ to są ludzie, którzy mało w ogóle z literaturą mają wspólnego, że ja postaram się im pokazać ciekawe postaci i poezję różnych pisarzy europejskich. No więc zaczęliśmy od Ramboda. A potem, poza tym ja miałam taką grupę dosyć szczególną, bo nikt nie wiedział, co to będzie i raczej ryzykował, idąc do jakiejś tam cudzoziemki, która by ma wykładać. No ale zjawiła się grupa kilkunastu osób, co uważane było za bardzo dobre. I to byli głównie, w dużej mierze to byli tak zwani hipisi, bo to hipisostwo to dotarło jednak z pewnym opóźnieniem do Iowa. No, to byli w każdym razie o takiej mentalności, którą sobie przyswoili. I muszę powiedzieć, że to było bardzo miłe zgromadzenie, ponieważ oni mnie otaczali ogromną życzliwością. A potem nawet byłam trochę zakłopotana, bo po tych moich wykładach dwie osoby, bo potem prosiłam ich, żeby napisali, czy coś zyskali bez podpisywania, czy coś zyskali na tym i czy to jakoś dla nich jest ważne. To dwoje z nich napisało, ja pod wpływem pani wykładów przechodzę na humanistyk, bo tam byli ludzie z różnych wydziałów. No to była dla mnie wielka przyjemność, nie tyle dla mnie, ile dla poetów, o których mówiłam, widocznie ich było zainteresowani.